17 lipca 1975 roku, godzina 16:19. Na orbicie okołoziemskiej dochodzi do połączenia się dwóch statków. Po otwarciu śluzy powietrznej dochodzi do spotkania astronautów z dwóch państw, Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych. Podczas tego spotkania wykonano to zdjęcie, przedstawiające uścisk dłoni pomiędzy Aleksiejem Leonowem a Thomasem Staffordem, które zwiastowało ocieplenie stosunków pomiędzy tymi państwami. Po zakończeniu wojny w Wietnamie stosunki pomiędzy dwoma ówczesnymi potęgami zaczęły się poprawiać, podobnie jak prognozy dotyczące wspólnej współpracy kosmicznej. Amerykanie zakończyli swój program związany z lądowaniem na Księżycu, kończąc tym samym wyścig kosmiczny. Statki programu Apollo miały zostać wycofane na rzecz przyszłego programu wahadłowców. Dlatego misja Apollo-Soyuz Test Project, ponieważ tak brzmiała jej pełna nazwa, miała być jedną z ostatnich misji, w której użyto by rakiet oraz modułów z programu Apollo. W październiku 1970 prezydent Radzieckiej Akademii Nauk, Mścisław Keldysz, odpowiedział na list z propozycją współpracy od administratora NASA Thomasa Paine. Natomiast w styczniu 1971 odbyło się spotkanie w celu omówienia szczegółów technicznych wspólnej misji. Następnie w kwietniu, rok później, oba kraje podpisały umowę dotyczącą współpracy, eksploracji i wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, do uruchomienia projektu testowego Apollo-Soyuz w 1975 roku. Oczywiście oba statki nie mogły się połączyć od tak. Przeszkodą było zastosowanie odmiennych urządzeń cumowniczych. Przed inżynierami stanęło zadanie ujednolicenia urządzeń. Zadanie to wykonano w zaledwie 2 lata, a jego pierwsze egzemplarze były gotowe już jesienią 1973 roku. Wykonano około 100 prób działania tego mechanizmu. Łącznik umożliwiał zetknięcie się obu statków i zamortyzowanie wstrząsu, które towarzyszyło złączeniu się. Co ciekawe, łącznik wyrównywał wzajemną pozycję obu statków i przyciągał je do siebie. Oprócz tego trzeba było przygotować śluzę powietrzną. Ustalono, że zostanie ona przygotowana przez amerykańskich specjalistów i wystartuje wraz ze statkiem Apollo. Był to bardzo ważny element, ponieważ astronauci i kosmonauci mieli kilkukrotnie przechodzić z kabiny do kabiny. Do tego trzeba było zabrać odpowiednio duże zapasy tlenu i azotu do wypełnienia wnętrza śluzy. Zgromadzono je w dwóch kolistych zbiornikach umieszczonych na zewnątrz śluzy. Obie pokrywy otwierały się do wnętrza członu, zabezpieczając przejście o średnicy około 800 mm. Dodatkowo przygotowania objęły naukę języka angielskiego i rosyjskiego. Astronauci i kosmonauci mieli okazję poznać centra kosmiczne Houston i pod Moskwą. W skład amerykańskiej załogi wchodziło trzech astronautów, dowódca Thomas Stafford oraz Vance Brandt i Donald Slayton. Po stronie radzieckiej wytypowano dwóch kosmonautów, dowódcę Aleksieja Leonowa, pierwszego człowieka, który odbył spacer kosmiczny, oraz inżyniera pokładowego Valerego Kubasowa. 15 lipca 1975 o godzinie 12:20 z kosmodromu Baikonur wystartowała rakieta Soyuz-U ze statkiem Soyuz-19. Po upływie 7,5 godziny z przylądku Canaveral na Florydzie wystartowała rakieta Saturn 1B ze statkiem Apollo. Do dokowania doszło 17 lipca o godzinie 16:19. Oba statki połączyły się, tworząc poniekąd pierwszą stację kosmiczną. Podczas dwóch dni załogi obu statków wykonały szereg eksperymentów. Na przykład wykonano manewry, dzięki którym Soyuz stawał się statkiem aktywnym, oraz wykonano zaćmienie Słońca przy pomocy statku Apollo. Dzięki temu sowieccy kosmonauci mogli fotografować koronę słoneczną. Oprócz tego załogi obu statków oczywiście odwiedzały się wzajemnie, jadły, piły, mówiły w językach, których uczyły się. Wymieniały się prezentami, na przykład nasionami drzew, które później zasadzono w ich krajach, oraz wymieniono się proporczykami. Po dwóch dniach oba statki rozdzieliły się. Sowieci na orbicie pozostawali jeszcze przez 2 dni, natomiast Amerykanie przez 5, prowadząc obserwacje Ziemi. A oto schemat przebiegu misji.
Misja ta była bardzo ważna w rozładowaniu napięcia pomiędzy tymi krajami. Na szczęście nie doszło do niebezpiecznych sytuacji, w których załogom groziłaby śmierć i dało to nadzieję, że oba mocarstwa, pomimo podziałów politycznych i kulturowych, mogą razem współpracować.